chcieli na pewno wolność i suwerenność Polski i związków zawodowych. Modlimy się za tych, którzy wtedy mieli odwagę upomnieć się o niezależne związki zawodowe, którzy strajkowali, którzy w późniejszych latach cierpieli, oddali własne życie, którzy pozostali niezłomni, stają się w ten sposób znakiem, jak żyć, jak się poświęcać, jak nie tracić postulatów Międzynarodowego Komitetu Strajkowego, mówiący o akceptacji niezależnych od partii i pracodawców, wolnych związkach zawodowych. Dla wielu uczestników tego wydarzenia, dokonującego się w sali BHP, a także dla niego dzięki Radiu Węzłowi słuchaczy, nie ulegało żadnej wątpliwości. W tym momencie stawali się świadkami dokonującego się na ich oczach cudu. Cudu, który zaczął się 14 sierpnia w postaci strajku, jaki wybuchł w Stoczni Gdańskiej w związku z dyscyplinarnym zwolnieniem z pracy Anny Walentynowicz. Wtedy to na monolicie Imperium Zła pojawiła się śmiertelna dla niego szczelina. Wszechładnie panujący dotąd system totalitarny w sposób istotny został naruszony. Prawdziwi ojcowie tego cudu, najbardziej świadomi swych działań, związani z nielegalnymi, wolnymi związkami zawodowymi, które w końcu lat 70. powstawały na Śląsku i na Wybrzeżu, mieli w sobie herbertowską, krzepiącą wiedzę, że jesteśmy sami. Sami wobec wielkiego imperium zła, które przyszło ze wschodu. To właśnie łączyło ich z bohaterami 1920 roku. I podobnie jak żołnierzy polskich w czasie wojny bolszewickiej, ta świadomość bynajmniej ich nie paraliżowała. Bo chociaż stoczniowcy gdańscy, pracujący tak blisko Westerplatte, nosili w sobie pamięć klęski 1939 roku i opuszczenia Polski przez aliantów. Chociaż kolejne niezwykle bolesne wydarzenie, powstanie warszawskie 1944 roku, mówiło o bezwzględnym okrucieństwie czarnej śmierci i bezgranicznym cynizmie czerwonej zarazy, chociaż wielu z nich lub ich najbliższych, pochodzących z Kresów Wschodnich, stało się ofiarami największej zdrady naszego kraju, dokonanej przez przymierzonych w Jałcie w 1945 roku. To jednak tym bardziej byli przekonani, że gdy wszyscy ich opuścili, to pozostawała im jeszcze nadzieja, pokładana w Panu Bogu. Ojciec. Thank you.
2005 roku Parlament Polski ogłosił dzień 31 sierpnia jako Dzień Solidarności i Wolności. Dzisiaj zgromadziliśmy się z inicjatywą Polskiej Solidarności w tym jakże szczególnym dla Krakowian miejscu, by oddać hołd wszystkim bohaterom sierpnia 1980 roku, wszystkim ludziom Solidarności. Niniejszym otwieram nasze zgromadzenie oraz informuję, że zgodnie z przepisami prawnymi jesteśmy zobowiązani do zachowania dystansu i zakrywania ust oraz nosa maseczkami, także bardzo proszę o respektowanie tych zasad. Tradycyjnie nasze spotkanie rozpoczniemy od odśpiewania hymnu państwowego. Do hymnu. Głosu pana wicewojewodę małopolskiego, pana Zbigniewa Starca. Bardzo proszę, panie wojewodzie. Szanowni państwo, spotykamy się tutaj po po raz 40 świętować podpisanie porozumień sierpniowych, na mocy których powołano niezależny, samorządny Związek Zawodowy Solidarność. To wydarzenie było dla Polaków iskrą nadziei na odzyskanie wolnego i suwerennego państwa. Sierpień 80 to niewątpliwie wyjątkowy miesiąc w historii naszego kraju. Fala strajków, robotników, obywateli była wyrazem suwerenności, samodzielności, myślenia oraz manifestacji jedności i ducha narodu, a także przejawem dążeń wolnościowych i demokratycznych. Sprzeciw wobec komunistycznej władzy, odwaga i niezłomna, patriotyczna postawa tysięcy osób, które połączyła Solidarność, doprowadziła do obalenia socjalistycznego reżimu oraz dała początek przemianom ustrojowym w Polsce. W tych obecnie trudnych czasach zmian niejednokrotnie nie potrafimy czerpać ze znaczącego dorobku pokoju. Musimy zdać sobie sprawę z tego, że los naszej ojczyzny spoczywa wyłącznie naszych rękach. Naszym obowiązkiem jest przywoływanie ważnych rocznic, edukowanie kolejnych pokoleń, by młodzi ludzie mogli z dumą tworzyć przyszły kształt Polski. Dlatego pielęgnujmy pamięć o historii naszego kraju, historii trudnej, ale także zwycięskiej. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, spotykamy się w 40. rocznicę podpisania porozumień z sierpnia 80 roku, ale trudno tego zwycięstwa z sierpnia roku 80 nie porównać ze zwycięstwem z roku 1920. Dwukrotnie w XX wieku pokonaliśmy komunizm. Najpierw w sierpniu roku 1920, gdy obroniliśmy świeżo odzyskaną niepodległość i ochroniliśmy Europę Zachodnią przed bolszewicką barbarią. Po raz drugi w sierpniu roku 80. Solidarności Solidarność. Solidarni nasz jest ten dzień, a jutro jest nieznane. Lecz siedźmy tak, jak kiedy nasz był wiek, pod wolny kraj, spokojnie choć udany. A jeśli coś nas Polski nam zapali, to każdy z nas aby klęcząc na kolanach żyć. Solidarni nasz jest ten dzień, wybaczmy się, bo jeden jest nasz cel. A jeśli ktoś nas Polski nam zapalił, to każdy z nas kontaktnie musi być. Bo lepiej byśmy stojąc umierali,
przewodniczący Wojciech Grzeszek wraz z członkami prezydium: Anna Skulska, Jerzy Smoła, Adam Glicman, Krzysztof Kotowicz. Bardzo proszę. Pan Zbigniew Starzec, wicewojewoda małopolski, bardzo proszę. Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Pan Filip Musiał, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej, oddział krakowski.